Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony. Dzisiaj zaczynamy przygodę w opuszczonej kopalni. Opuszczonej kopalni generalnie miałem pod samym respawnem mojej bazy, prawie że, więc genialnie. Generalnie tutaj ona będzie, o już ją widzimy, widzimy ten taki pieniek, to jest właśnie informacja o tym, że to jest opuszczona kopalnia. I ja tutaj jak najbliżej tylko całego tej zabudowania zrobię sobie bazę od razu, szybciutko. To co oczywiście niepotrzebne nie będę trzymał. Od razu sobie też zostaje tej punkt respawny, jakby mnie coś przypadkiem zabiło. Szczególnie pająki jaskiniowe mogą być tutaj dużym wyzwaniem. Znaczy zawsze jakimś są. Oczywiście pochodnie obowiązkowo. A drzwi sobie mogę od razu postawić. Będzie jeden problem z głowy. Łóżko. No postaw łóżko już. Nie bądź taki. Faktycznie tak się stawiało łóżko. Skrzynię sobie od razu też postawię, żeby tutaj te rzeczy przechowywać. Ewentualnie jeszcze wypadałoby zrobić crafting table. I wypadałoby zrobić jeszcze z crafting table piec hutniczy. Co prawda węgla nie wziąłem, liczę, że gdzieś po drodze mi się on trafi. Piec hutniczy, dobra. No dobra, to zostawię te niepotrzebne. To mam w nadmiarze. Niby dębowe deski też mi się niepotrzebne. Patyki na pewno mi potrzebne. Tabliczki już mi się, wolałbym, żeby mi się przydały. Dlaczego? Ponieważ tutaj w tych opuszczonych kopalniach człowiek się strasznie gubi. I to jest rzecz tak naturalna. Nie spotkałem nikogo, kto by się w opuszczonych kopalniach ogarniał. Okej, okay, są na to naturalne, widzę, schodki. Ja może jeszcze dam tabliczkę. Enderman już mi się kręci. Mini baza. I teraz tak, w którą stronę będziemy to zwiedzać, to jest zawsze zagadka. Proponuję, żeby zacząć może... Nie wiem, w sumie dobre pytanie. Znowu jest dobre pytanie. Tutaj ewidentnie ona się nie kończy się. Padałoby ją jakoś, jakimś etapem, schematem zwiedzać. No dobra. Spróbujmy tą stroną. Ja tutaj będę mimo wszystko, będę sobie troszkę kopał, porządkował troszkę, dzięki temu będę w stanie mniej więcej ogarnąć się, gdzie mam być. Wziąłem sobie także tabliczki. Możliwe, że ten odcinek podzielę na dwie części. Nie wiem, czy w ciągu dwóch odcinków uda mi się kopalnie. I tutaj mogę się już gubić, więc tutaj do bazy w lewo. Tak. Do bazy w lewo. Od razu sobie tę tam tabliczkę. Jest ona niby widoczna, dobra. No dobra, może tutaj zacznijmy. Zacznijmy w tą stronę. Pytanie, czy jest to dobry wybór? Oczywiście nie wiem. O, pytałem się o węgiel, jest węgiel. Ja se z kopalni oczywiście zrobię odzysk w postaci torów. Tutaj zombie czy pająki będą mnie spotykać na każdym kroku. Są pajęczyny, więc też jest idealna informacja, że gdzieś tu prawdopodobnie jest spawner. I tak, ja chyba będę robił na zasadzie. No. Też tabliczka by się przydała. Do bazy w lewo. Znowu do bazy w lewo, nie wiem czemu tak. I to będę sobie ewidentnie rozwalał. Wziąłem do tego siekierę. Żeby trwało to dość szybko.
w takiej też opuszczonej kopalni przyda nam się, jak najbardziej przyda nam się. O, tu jest na przykład creeper. Jakbym go nie zauważył odpowiednio i byłby blisko, to by mi głupio wybuch. No nie chciałbym tego. Dajmy światełko tutaj. Tak, te opuszczone kopalnie troszkę nabrały charakteru po tym, jak wprowadzili głupkowy bruk. Czyli już człowiek, gdyby nie ta tabliczka, już człowiek może się nie ogarniać. Pajęczynka, no to zbierzemy. Tutaj bardzo warto nasłuchiwać, co się dzieje. Pajączki. Zobaczymy, co się trafi nam w skrzynkach w ogóle. I takie pojedyncze broczki ja proponuję również sobie rozwalać, bo to jest już dla nas informacja, że skoro takich broczków nie ma, to znaczy, że my już tutaj byliśmy. Tutaj tak, czeka mnie kilogram płotków, ale to płotki mi się kiedyś tam przydadzą zawsze przy budowie czegoś. Może nie kurczakiem rozwalać to. Oczywiście także sporo po drodze niepotrzebnych bloków będzie, na których teraz się nie nastawiamy. Tak, tam ewidentnie jest coś dalej. I nie wiemy w sumie naprawdę, gdzie kopalnia zaczyna się, a gdzie się kończy. Jeśli chodzi o surowce, to ja sobie oczywiście teraz zbieranie surowców odpuszczę. Do bazy w lewo, widzicie. Już teraz jakoś można się po tym poruszać. Oczywiście tych tabliczek mi nie starczy, będę musiał dorobić w trakcie więcej. Będę biegał, będę się tutaj męczył, więc odpowiednia ilość jedzenia jak najbardziej będzie wskazana. Człowiek, widzicie, człowiek musi pomyśleć, co ma używać, bo w zależności od tego, co używa, będzie. No dobra. Tutaj są jakieś schodki. Jak najbardziej, jak gdzieś padniemy, przydałoby nam się także mieć. Myślę, że wydajność jadę do tych razie możemy się schować. On się fajnie przyda może przy jakichś nietypowych blokach, jeżeli takie się pojawią. Dobra. Tutaj coś mi będzie się kręci. Pytanie, czy to jest nietoperz, czy co? Ten blok wystający mi to jest absolutnie niepotrzebny. Tylko mi ogranicza widoczność. Ten tutaj również. No dobra, to schodzimy i patrzymy, co, gdzie, jak. Oświetlenie tego nie będzie takie propozycją łatwe. I tak jestem skazany na łopata by mi się przydała. Jestem i tak skazany na generowanie się mobów tutaj wszędzie, jak się da. Na pewno nie. I chyba mogę w ten sposób podążać. Tylko ja może dam tabliczkę do bazy. Tabliczka jest widoczna, więc w teorii człowiek się nie zgubi. Ja chyba tak zrobię. Teraz tak, w prawo, w lewo, no nie wiadomo. Widzicie to? Tak to jest kopanie. O, tutaj w ogóle jezioro lawy. To tu przynajmniej będzie sprawa prosta, bo jest ślepa. Tutaj jest ewidentnie troszkę pajęczyn. No nic, zaczniemy sobie od zbierania tych torów. Co prawda w ostatnim odcinku już robiłem sobie kolejkę, więc na razie z kolejką się wstrzymam, ale te tory tak się przydają. Okej. W ten sposób to działa. A tutaj? Tutaj też tory. Nie ma światła, więc. A. Przestrzeń tradycyjnie gigantyczna. Bierzmy od razu te pajęczynki. Rozwalmy te kamienne bloki wystające.
Tak, opuszczona kopalnia to generalnie istna kopalnia drewna, bym powiedział to w ten sposób. A, już wiem, gdzie ten szkielet mi tam się kręci, to już go widziałem. To też jest dla mnie cenna informacja. Upewnijmy się, że tutaj na pewno... A, tutaj nie ma pewności, że nic tu się nie dzieje, ponieważ jak widzicie... Za tym źródłem lawy coś się jeszcze dzieje, czyli trzeba byłoby je zapchać od razu. Dobra, okej, okay. Wygląda na to, że uda się. No tak, ale teraz. Dalej trzeba mieć punkt orientacyjny. No spróbujmy w ten sposób. Ciekawe, ile mi trzeba dać czasu, żebym się zgubił ostatecznie. Aha, tutaj szedłem na kolejny poziom, widzę. Ale takich miejsc nie lubię, bo tutaj mi to, że mi coś wyskoczy, to jest loteria. Dobra. Kolejna tabliczka do bazy w lewo. Ewidentnie lubię chodzić w lewo. Do bazy w lewo. Spróbujmy, nie wiem, czy tak iść, kurczę. To jest naprawdę bardzo ciężki orzech do zgryzienia. To jest ewidentnie woda. O, i do takich rzeczy też warto mieć, bo świecące porosty aż tak gęsto nie występują, a warto je sobie zbierać, chociażby do celów dekoracyjnych. Dobra. No dobra, okej. Znowu do bazy w lewo. Naprawdę, kółeczko do bazy w lewo. I tym sposobem zużyłem 6 tabliczek, a dalej nie wiem, co się ze mną dzieje. O, tutaj w ogóle jest inwazja zombie. Coś jeszcze tutaj tak ciekawego? No nie, to jest... Aha, bo tutaj wygląda to, że gdzieś tu jest też zejście i jest ślepa dziura. Czyli prawdopodobnie tutaj, jakbym to sobie rozwalił, to byłaby ta dziura tutaj. Okej. Okay. Którą przydałoby się pewnie też zaraz załatać. Oczywiście mógłbym tak tę kopalnię zwiedzać na chybił trafił. Dobra, widzę, tabliczkę widać, więc może spróbujmy w ten sposób. Może będę mógł się napisać ślepo, na przykład. Dobra, tu jest... Na wpół ślepo, bo teoretycznie mógłbym ten tutaj wyjść też. Aha. Sprytnie to wygląda. Niby sterowalne. Ach, nie może nie kill-offem. Co ma w ogóle ten mój kilo? To jest szczęście i wydajność. Jakbym miał niezniszczalność, byłoby cudowniej. Oj, człowieku.
I to jest taka właśnie robota z tymi kopalniami. Człowiek dokładnie nie wie, którędy. Tutaj chyba sobie o. Wykorzystam ten andezyt już, jak tutaj jest. I trochę bruku. I dam światło sobie. O, to jest jakaś szansa na... Na co? To jest szansa. O, jest szansa na ślepo. O, i tak w sposób wreszcie dotarliśmy do jakiegoś punktu wyjścia. Bo nareszcie zaczynamy coś wykluczać. Okej. Okay. No. Taki dowcip. Tutaj też coś było ślepo. Ojejku. No, kopalnie, opuszczone kopalnie są dużą przestrzenią. Na razie nic ciekawego się nie udało znaleźć, poza charakterystycznymi teksturkami. Ja to powinienem robić tak, żeby te części po prostu oddzielać jakimś sposobem. Wtedy nie będą mi się one specjalnie mieszać. Zmienić, gdzie teraz należałoby podejść. Pójść oczywiście w lewo, bo w prawo są te schody. I zasadniczo zeszliśmy w lewo, a tutaj jeszcze jest ta droga. O, ale coś już się tutaj buduje, wizja się buduje. Niesamowite, czyżby ślepa? Nie, no to byłoby zbyt piękne, gdyby to było ślepe. O, i tutaj właśnie zmarnowałem jeden porost przez przypadek. Najpierw zbiorę może jednym narzędziem, potem zbiorę zaraz, teraz. Wreszcie coś się udało znaleźć. Pierwszy wagonik. Dużo torów. O, świecące jagody. Super, fajna sprawa. To jest krzew, który rośnie w dół. Tego nie miałem jeszcze. Więc kopalnię traktujemy jako coś udanego już. Nasiona buraka tam. Żadne odkrycie, ale pochodnie. Żelazny kilof. Żelazny kilof się w kopalni przyda. No dobra, czyli pierwszy taki mini skarb się udało. To już fajnie. Zrobię sobie potem zasadę, będę zobaczył, testował, jak to się nadaje do jedzenia. Tu jest jakaś przestrzeń, chyba lawowa. Pytanie, czy coś po drugiej stronie tej lawy jest. Nawet ciężko się stąd wydostać.
Więc tak to zróbmy. Dajmy sobie troszkę tutaj światełka. A tej w ogóle jeszcze jest. Nie wiem, czy to mi nie spadnie, ale pajęczynka. Porosty. Także coś tu się dzieje. Pierwszy mini sukces. Okazuje się, że świecące jagody można odnaleźć w kopalni. Jeżeli wiecie, na jakich szczebiema świecące kopalnie świecące jagody występują, to dajcie mi znać. Bardzo chętnie się tego dowiem. Jak gramy w Minecrafta kiedyś dawno temu, to jeszcze ich nie było. No i teraz możemy oficjalnie powiedzieć, że jest to ślepa. Tak, ślepa, nic tam nie ma więcej, nie ma nic więcej, dobrze. Tutaj nic więcej nie ma. Czyli oficjalnie ta jest ślepą. No dobra. Sprawdzone. Ślepa. No dobra. Tym sposobem mamy jakiś punkt wreszcie zaczepienia zrobiony. Teraz tak. Tutaj co ja tam? Do bazy w lewo. A, do bazy czy tutaj. Dobra. No dobra, to zróbmy, dawajcie tutaj jeszcze. Ja mam mogę czasu? Jak tam czas stoi nagrania? O, czas 20 minut. No dobra, to zrobimy sobie na kolejny odcinek. Dzięki serdecznie za oglądanie i do usłyszenia. Pozdrawiam.